pytanie o hejt, bo no, pojawiły się różne komentarze w internecie i są tacy, którzy są zachwyceni, a też są tacy, no, którzy tak z przymrużeniem oka patrzyli na twoją twórczość, bo tak to możemy nazwać. Jak ty odbierasz to? Przyjmujesz się, czytasz te komentarze, czy raczej olewasz i po prostu robisz swoje i skupiasz się na tym? Uważam, że ludzie, którzy hejtują, no to jest, myślę, że spowodowane patrzeniem na mnie przez pryzmat tego, kogo jestem jakby w sieci. No ze względu na to, że jestem synem mojej mamy, to przez to też się pojawia dużo hejtów. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, bo ja jestem bardzo dumny z tego, że jestem jej synem. Myślę, że każdy by był. Piękne słowa, jestem dumny, że jestem jej synem. Nie no, jak najbardziej. Więc, ale ja rozumiem, dlaczego się pojawiają, nie biorę tego do siebie. Biorę do serca rzeczy tylko, które są tak też od serca napisane. Więc... Czyli konstruktywna krytyka tylko i wyłącznie. Konstruktywna krytyka i oczywiście miła rzecz. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!